Po śmierci pana Fordajla ojciec mój prowadził kino dalej. Był właścicielem zresztą od 1920 roku. Dotychczas współpracowali, a teraz został sam. Kino prosperowało normalnie, to znaczy kino, teatr, nie kino właściwie, bo systematycznie sprowadzane były teatry, niezależnie od tego, że bez przerwy wyświetlaliśmy filmy. W 1937 roku było 25-lecie kina, bardzo uroczyście obchodzone. Niestety żadne pamiątki mi po tym nie zostały. I tak było do 1939 roku. W roku 1939, z chwilą wybuchu wojny, Niemcy przejęli budynek. Przez całe 5 lat kino było prowadzone normalnie, to znaczy wyświetlane były filmy bez przerwy. Kino było utrzymane w dobrym stanie. Mój ojciec i bracia byli aresztowani przy pierwszych aresztowaniach w listopadzie 1939 roku, wywiezieni do Radogoszcza, a potem do Generalnej Guberni bez prawa powrotu. Została tylko matka i ja. I to my w 1945 roku przyjęliśmy kino z powrotem. Było w zupełnie zadowalającym stanie, było dobrze utrzymane. Jednym słowem, cieszyliśmy się, że jesteśmy na swoim. Tymczasem po kilku dniach okazało się, że władza ludowa kino przejmuje. Zostało przejęte na zasadzie tymczasowości za odszkodowaniem. Odszkodowania nie dostaliśmy nigdy, a tymczasowość trwała 50 lat. W roku 1989 wyświetlany był tu ostatni film. Potem kino zostało zamknięte i było nieczynne. Na tej podstawie, że kino nieczynne, wystąpiliśmy najpierw do województwa o unieważnienie wpisu w hipotece. Okazało się, że jednak ponieważ wpis był zrobiony zgodnie z ówczesnymi przepisami PRL, to nie mamy prawa kino odbierać. No ale po jakimś czasie okazało się, że na tej podstawie, że kino jest nieużytkowane przez firmę Helios, która była spadkobiercą filmu polskiego, mamy podstawę do wystąpienia o zwrot. Trwało to jakiś czas, w końcu Urząd Wojewódzki zorganizował spotkanie, nazywało to się rozprawa, spotkanie, na którym zaproszona była dyrekcja firmy Helios, której dyrektorem był wtedy pan Parzyjagła i my jako starający się o zwrot majątku. Na to spotkanie ani pan Parzyjagła, ani nikt z dyrekcji nie przyjechał, tylko została przysłana jakaś młoda prawniczka, która oznajmiła, że od 2 tygodni pracuje w firmie i nie ma nic więcej do powiedzenia jak to, że firma nie godzi się na zwrot obiektu, ponieważ w najbliższym czasie przystępuje do kapitalnego remontu i kino zostanie uruchomione. Nie zostało uruchomione nigdy i do remontu nie doszło nigdy. W roku chyba 93 postanowiłam porozmawiać bezpośrednio z dyrekcją Heliosu. Pomyślałam sobie, że może da się jakoś dogadać. Pojechałam do firmy Helios, zgłosiłam się w sekretariacie w jakiejś sprawie, w sprawie kina Mazur w Pawianicach. Po chwili zostałam przyjęta. Nie przez dyrektora Parzyjagłę, tylko przez jego zastępcę. Nazwisko zmilczę, no. Pan dyrektor, nie pytając mnie, po co przyjechałam z miejsca, zaczął mi proponować, na jakich warunkach może mi wydzierżawić kino Mazur w Pabianicach. Była to dłuższa mowa, opowiadał mi o wszelkich warunkach, jakie muszę ja spełnić, ile ja muszę płacić. Ile... No jednym słowem szeroko omówił sprawę. Byłam kompletnie zaskoczona, bo nie zdążyłam nawet powiedzieć, po co przyjechałam. Pod koniec zapytałam, przepraszam pana dyrektora, a czy przypadkiem rodzina nie zgłasza się o zwrot majątku? Tak, oni się zgłaszają, ale nie mają żadnych szans. I wtedy dopiero powiedziałam, wie pan, nieporozumienie, ja nie jestem kandydatem na dzierżawcę, ja jestem przedstawicielem rodziny, która się stara o zwrot majątku. W końcu w roku 1995 dostaliśmy zawiadomienie, że jest
aktualny zwrot budynku. Zaczęła się wtedy grabież już na dobre. W międzyczasie już były wywożone i fotele z sali, i inne umeblowania, z poczekalni meble. W każdym razie po trochu było wywożone wszystko. W tym czasie, kiedy staraliśmy się o zwrot kina, zaczęła się stopniowa dewastacja. Najpierw wywieźli wszystkie fotele z sali. Oczywiście zawiadomiłam natychmiast województwo, że się coś złego dzieje, jako że obiekt jest ciągle jeszcze własnością Skarbu Państwa, a tu odbywa się jakaś grabież. Firma Helios wywozi z budynku co chce. Okazało się, potem się dowiedziałam, że fotele zostały wywiezione, zdaje się, do Zduńskiej Woli, dlatego że firma Helios miała długi wobec Urzędu Miasta i płaciła krzesłami wywiezionymi z Babianic. Sala została zupełnie pusta. Z poczekalni po pewnym czasie zobaczyłam, że zdzierają nawet łazerie. Ja tam nie miałam dostępu wielkiego, ale czas do czasu tam się znajdowałam na sali. Firma Helios robiła wszystko, co mogła, żeby budynek zniszczyć. Także w chwili, kiedy nam zwracano, to nie było nic. Nie było ani w kabinie urządzeń, nie było ani mebli na sali, nie było foteli, co najważniejsze. Nie było w ogóle nic, a poza tym był budynek kompletnie zdewastowany. Przez cały ten okres 6 lat, kiedy staraliśmy się o zwrot, wielokrotnie prosiłam zarówno Urząd Wojewódzki, jak i ministerstwo, do którego pisałam, żeby zajęli się dachem, żeby smołować dach, że dach jest od lat niesmołowany, papa przecież rozleci się na dachu. Skutku nie było żadnego, ani razu przez mniej więcej 10 lat nie był dach w ogóle smołowany. No potem, jak się okazało, po otrzymaniu budynku, okazało się, że dach jest w stanie takim, że przedsiębiorstwo, któremu zleciłam przejrzenie dachu i sporządzenie kosztorysu naprawy, zrobiło mi kosztorys na 60 tysięcy złotych. Tak się to działo, że firma Helios, która jest przedstawicielem kultury, która dostała obiekt kulturalny, żeby się nim zaopiekować i wykorzystać go odpowiednio, prowadziła stopniowo do barbarzyńskiej, ordynarnej dewastacji budynku. I w chwilą, kiedy budynek został nam oddany, nie było żadnych urządzeń, ściany całe zalane, dach nie do naprawy. Trzeba by było wszystko zerwać, cały dach naprawiać. Ściany kompletnie mokre. Nazywało się, że odzyskaliśmy majątek. Zgłaszali się tu różne firmy, które chciały zrobić magazyny, chciały zrobić jakiś dom handlowy tutaj, ale to wszystko jest za bardzo zniszczone, a w dodatku budynek był przeznaczony na obiekt kulturalny i nie chciałabym nigdy dopuścić, nie chcielibyśmy nigdy dopuścić do tego, żeby w tym budynku coś innego było. Marzymy o tym, żeby to jeszcze kiedyś służyło kulturze.